Elon, jak wiecie, sporo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj lecimy z kolejnym materiałem na temat kolejnego airdropu, a będzie nim klan. Tutaj lecimy. No dobra, lecimy. Jesteśmy na blogu. Mamy tutaj artykuł na temat Clan Network. No i co tutaj należy zrobić? Ogólnie nie wiemy nic. Nie wiemy nic, jeśli chodzi o snapshot, kiedy będzie ten airdrop. Wiemy tylko kilka podstawowych informacji, czyli które tokeny, które stake'i będą kwalifikować się do airdropu. No i tutaj, jak widzicie, airdrop odbędzie się w czerwcu. Więc to tak można powiedzieć, że to wiemy. I będzie klan do rozdania. I to będzie dla holderów Tango oraz stakerów SCRT, czyli Sekretu, Atoma oraz Luny. Ogólnie rozdane będzie to właśnie według jakiegoś systemu. Mamy 40% na rozwój sieci, 30% dla twórców gier, 20% dla fundacji, 5% dla walidatorów i 5% dla adwajzorów. Nas interesuje podział tutaj dystrybucji tokenów klan, których będzie 334 250 000. Także trochę będzie tych tokenów do rozdania. Tutaj mamy taki wykres. Zobaczcie, tu będzie 40% of Genesis, czyli będzie rozdane to między użytkowników. Tutaj jako pierwsze te 15% będzie jeszcze informacja, kto te tokeny będzie mógł otrzymać. Mamy dla Tango holderów tutaj 40% oni dostaną. Sekret stakerzy dostaną 15%, Luna stakerzy też dostaną 15% i Atom stakerzy także dostaną 15%. Ja akurat będę się kwalifikował, myślę, na Atom Stakera i Luna Stakera. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Przechodzimy trochę niżej. Oczywiście tutaj możecie zwrócić uwagę, że tokenów mamy 334 250 000 i podzielone to jest na dwie pule. 40% będzie airdrop i 60%, no i tutaj te tokeny zostaną rozdane do adwajzorów, walidatorów, foundation, core developerów i games developerów. Oni najwięcej tutaj zgarną. Ogólnie rozkład inflacji jest rozłożony na 15 lat, wynosi 1 337 000 000 tokenów. Z tego co ja tu dobrze czytam, jeszcze to tutaj sprawdzimy, jak to tu się tutaj się ma do tego wszystkiego. Tak, total distribution 1 337 000 000 na 15 lat. No i teraz jeszcze przejdziemy z powrotem tutaj na to. No i tutaj będzie rozłożenie tych inflacyjnych tokenów, które będą pojawiać się na rynku, właśnie 30% na stake'owanie, 25% na rozwój sieci i 40% będzie na DAO. Tak to wygląda. Myślę, że warto zainteresować się tutaj tym airdropem. Możemy jeszcze tutaj przejść i poczytać na tej głównej stronie. Tu jest dodatkowy wykres, rozłożenie tego wszystkiego na 15 lat. Zobaczymy, czy w ogóle będą jeszcze kryptowaluty z nami za 15 lat. No i jeszcze tutaj mamy Twitter. Na Twitterze też jest informacja o tym. I mamy jeszcze tu taką informację, czyli że snapshot nie jest podany. Tutaj w czerwcu ma być airdrop. No i to jest tyle, co na dziś wiemy, jeśli chodzi o tego airdropa. Dajcie znać w komentarzach, czy stake'ujecie sobie właśnie tutaj potrzebne tokeny, a potrzebne nam będą luny, atomy i sekrety. Ja ogólnie też sekreta troszkę stake'uję, ale muszę zwiększyć swoją pozycję na tym stakingu, ponieważ ja się skupiłem głównie Atom, Osmo i Luna. No dobra,
To by było na tyle. Pamiętajcie, dajcie suba, łapeczkę do góry, zostawcie jakiś komentarz i lecimy dalej z tymi materiałami. Trzymajcie się. Hej!